profesor Ryszard Bugaj. Dzień dobry, panie profesorze. Gabloto. To jest luksusowa gablota, oczywiście. No właśnie pana. Dlatego, żeśmy pana ściągnęli tutaj z końca świata. Ale czy ja się tu będę dobrze czuł? Pan się będzie czuł dobrze, choć ja przypominałem dzisiaj naszym widzom, że kiedy myśmy się widzieli w telewizji słusznie minionej, to pan powiedział mi kiedyś, wie pan co, pan działa tak podprogowo, że ja się nawet na to łapię jako Bugaj, no? Coś jest na rzeczy, proszę pana, ja nie wiem jak teraz pan to robi. Ja teraz robię to, no trzymam się zdrowego rozsądku. Ale to się rzucało w oczy przede wszystkim, proszę pana, w tym, w TVN24. Tak, dlatego ja pana obserwowałem. Dlatego pana wywali. Nie. Znaczy ja nie twierdziłem i nie twierdzę nadal, że to było intencjonalne. Tak, ja po prostu podprogowo taki... jestem złym człowiekiem. Nie, naturalny talent dziennikarski, jasne. Który... No ma człowiek poglądy i ale dzisiaj każdy ma poglądy, tylko dzisiaj u wielu osób coraz bardziej te poglądy widać, no bo trudno się ukrywać. No właśnie. Pan ma jakie poglądy? No to ja mam kłopot ze swoimi poglądami. No tak, ja mam kłopot ze swoimi poglądami, bo ja jestem, jak mówiłem w pana byłej stacji, czuję się bezprzyzorny. Ale to właśnie, to nie jest komfortowe paradoksalnie? Nie jest. Wspominam sobie ostatniego Sylwestra, tam u znajomych kilka osób było bardzo sympatyczne, że ja się pokłóciłem, kurczę. No bo próbuję uniknąć takiego prostego oglądu tego świata, bo on moim zdaniem jest zawodny. Natomiast jest taka logika tej sytuacji, takiej polaryzacji, jesteśmy po tej albo po tej stronie. I to bardzo. O to się bardzo martwię i brakuje mi tego środka, bo wydaje mi się, że on środka nie w sensie takim geometrycznym, tylko w sensie, powiedziałbym, pewnym politycznym. Mentalnym i emocjonalnym. A jest dzisiaj na scenie politycznej, albo poza sceną polityczną, na scenie społecznej. Organizacja, człowiek, instytucja, grupa społeczna, która jest w stanie wypełnić ten środek, żeby właśnie te emocje jakkolwiek balansować? Ja próbuję z sympatią się odnosić do partii Razem, bo tam jest parę takich rzeczy, które mi się podobają. Natomiast niepokoję się stylem ich funkcjonowania. To jest taki, powiedziałbym, styl trochę XIX-wieczny na moje oko, to znaczy pójdziemy w lód tam, prawda? No tak, trochę tak. No i oni idą i to jest pożyteczne i to jest sympatyczne, ale moim zdaniem ulokowało ich w takiej niszy. Czyli nie ma nikogo, krótko mówiąc. Ja się martwię o to. Wie pan, przychodzi mi do głowy taka analogia, ona jest odległa, ale trzeba ją przytoczyć, to znaczy tego, co się we Włoszech swego czasu działo. Był ten najpierw taki deal socjaldemokratów z chadekami, chadecy byli ważniejsi, prawda? Tam się w tym kraju działy różne niedobre rzeczy. Potem to wyleciało w powietrze, a potem przed Berlusconi. Boję się takiego scenariusza dla Polski. To jest też taki problem. Nikogo ogóle... tutaj nie porównuję do Berlusconiego konkretnie. Ale tak naprawdę o tym Berlusconim człowiek zaczyna w niektórych sytuacjach politycznych myśleć czuło, że dzisiaj taki Berlusconi był takim przedsionkiem Trumpa trochę, nie? Tak, no właśnie. No właśnie, stąd się bierze między innymi moja skłonność do tej analogii, że on był takim przedsionkiem Trumpa. I to jest tak, że ten protest, on może się skrystalizować nie w jakimś racjonalnym rozwiązaniu, bo tak mi się wydaje, nie chcę się wymandrzać ponad miarę moich kompetencji i możliwości, ale myślę sobie, że świat stoi przed takim pytaniem o nowy paradygmat. Był paradygmat lat 50., 60. takiego kapitalizmu opiekuńczego, interwencyjnego. On został wysadzony w powietrze przez tą falę neoliberalną, no ale ona też wylatuje na naszych oczach. A dzisiaj jakby nazwać to, co jest? Bo wydaje mi się, że jakiś interregnum, wie pan? Tak mi się wydaje. A to jest kara za właśnie rozwiązłość zbytnią? Myślenia, zachowania, pieniędzy? Myślę, że to jest kara za kolejne złudzenia. Złudzenia, że różne rzeczy można rozwiązać przez pryzmat jednego zalecenia, jednego schematu. No i ten liberalny świat, on wytworzył nie tylko określoną, powiedziałbym, formułę społeczną i gospodarczą, on także przecież się przełożył na politykę. To znaczy to, co teraz można tu i ówdzie przeczytać, to znaczy, że to jest taki trochę wybór oligarchia, dyktatura. No i tam to poszło w kierunku oligarchii, a odkręcenie może iść za daleko, może iść właśnie w kierunku takich... Dyktatury? Ale to za mocne słowo, no właśnie, to byłbym ostrożniejszy, ale w kierunku jakichś autorytaryzmów. Marcin przed chwilą przewoływał lata 30, też mówiąc, że widzi wyraźną różnicę i tak dalej, 30 tak. lata w Niemczech. No one przychodzą do głowy niestety. No, a panu też? No też przychodzą do głowy, chociaż staram się, że tak powiem, nie wpaść, bo to moim zdaniem jest pułapka, więc
Staram się tę pułapkę. Jakie talenty dzisiaj trzeba mieć, żeby udawało się w tak trudnych, znaczy w tak dynamicznie zmieniających się czasach elektronicznych też wpływać na swoich wyborców, na tych, którzy później niosą do władzy? Wie pan, ja jestem ostrożny z sformułowaniem takich zaleceń, dlatego że myślę sobie, że ci, do których oni są adresowane, one mogą ulegać takim niespodziewanym przekształceniom. I ja mam trochę nadzieję, że w którymś momencie, byle nie za późno, bardzo dużo ludzi się obudzi i pomyśli sobie, że trzeba myśleć o tym świecie nie w kategoriach czarno-białych, tylko że trzeba myśleć w kategoriach, powiedziałbym, gamy różnych barw i szukać punktu równowagi. Tęczowo, panie profesorze, nie jest i nie będzie. No. Tęczowo to się inaczej kojarzy, ja nie to miałem właśnie, na no, myśli. Ale kojarzy się trochę ja raczej miałem na myśli odcienie szarego, powiedziałbym, a nie tęczowe kolory. Okej, okay, tak. A gdybyśmy mieli się odwołać do pana doświadczeń i pogadać o tym, czy to się wywróci ekonomicznie, czy nie? W Polsce teraz, w tym kontekście. W Polsce to pewnie trudne, ale tak w ogóle. No, wie pan, ja myślę sobie, że ekonomiści powinni mieć dużo pokory. Nie wiemy tego, na dobrą sprawę. No dobra, a przychodzi taki Trump, no to nie wiecie mniej więcej, co za nim stoi? Kiedy on jest nieobliczalny. Cholera wie, co on będzie robił. W ogóle robił. Na świecie nie ma obliczalnych ludzi. No, jakby... no nie, gdyby to była wybierana pani Clinton, ja nie byłem jej fanem. Mhm. Ale gdyby ona była wybierana, to ja bym był... Spokojniejszy? Znaczy... Łatwiej by mi było prognozować. No dobrze, a to skupmy się na Polsce. A poza tym, wie pan, mnie się wydaje, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że ilość czynników kontrolowalnych przez kogokolwiek, przez świat polityki, jakikolwiek by on by nie był, jest też ograniczona i musimy to wziąć pod uwagę. I jak ja słucham profesora Balcerowicza, nie chciałbym po starej znajomości nic mówić o złośliwego na jego temat. Myślę, że już ma mocną skórę. Szczególnie, że dzisiaj, no tak, krytyków ma wielu. No ma teraz krytyków wielu, ja byłem wśród krytyków, kiedy on miał ich niewielu bardzo. Ale też byłem zawsze trochę jakoś umiarkowany i chciałbym przy tym pozostać. Ale on często mówi tak, ekonomiści sądzą to lub tamto. Co to znaczy? To znaczy, że ci ekonomiści, z którymi Leszek Balcerowicz się zgadza, sądzą to lub tamto. Natomiast inni, być może mniejszościowi, często w mniejszościowej grupie się znajdujący, sądzą coś innego i myślę sobie, że jednym ze znaków tej neoliberalnej fali, powiedziałbym, była taka sakralizacja eksperta, jako tego, który wie na pewno, jak będzie. Wie pan, i to w niektórych przypadkach prowadziło do okropnych rzeczy. Być może, ale panie profesorze, ekspert jednak miał wiedzę, a dzisiaj do tego głosu dochodzą pseudoeksperci, którzy mają moc sprawczą mediów na przykład, ale jak się pogmyra, to tam nie ma wiedzy. Wie pan, ale dlaczego oni dochodzą do głosu? Właśnie dlatego, że eksperci łatwo przedtem... manipulować tłumem, który ich do tego ale władzy nie donosi. Ale nie tylko, również dlatego, że eksperci przedtem zawiedli. Niech pan spojrzy na polską reformę emerytalną. Czy to było traktowane w którymś momencie jako... Ale mówi pan o tej ostatniej platformerskiej, przedostatniej platformerskiej? Nie, mówię o tej, która została, że tak powiem, zaprogramowana jeszcze w 97 roku, a zrobiona od 99 roku. I wtedy była taka atmosfera, że właściwie nie poprzeć tej reformy to było zachowanie niepoprawne. No dzisiaj wiemy wystarczająco dużo. Moim zdaniem, kto chciał i kto wykazał trochę przenikliwości więcej, to się to i poprzednio. No ale dzisiaj wśród tych, którzy... są skłonni popierać dalej tą formułę. Zostało niewielu, no oczywiście profesor Balcerowicz został, no Rysio Petru, prawda, który ale był dzisiaj, wie pan co, to tak, bo pan go zna, więc pan może o nim w ten sposób ja mówić, ale znam. Dzisiaj hasło Rysio Petru nabrało tak zupełnie aktualnego kontekstu, bo to pokazuje ono właśnie jego infantylność w niektórych sytuacjach, sposób. Prawda? No. Wie pan, bo tu w jego przypadku to jestem skłonny do złośliwości i jestem skłonny powiedzieć, że to przypadek wydmuszki jest politycznej. I o tego domu to ja nie pamiętam. On no bo niedawno to cudna rzecz, która no właśnie w ogóle tu się robi tak wrażenie. No przepięknie tak. Ja mieszkam na wsi, wie pan, i teraz jestem w Warszawie na ogół dwa dni w tygodniu. No i jestem zaskakiwany często, nie ale mogę miło, się odnaleźć. To raczej miło, tak, tak. Z tego punktu widzenia to Warszawa się zmieniła, nie tylko Warszawa, fantastycznie. Wracając nie do wątpliwości. Wydmuszki Ryszarda Petru, to jest człowiek na jeden sezon polityczny? Mi się tak wydaje. Wie pan, ale ja jestem tutaj o tyle stronniczy, że mnie się nie podoba ta generalna orientacja nowoczesnej Rysia Petru. Ona jest moim zdaniem anachroniczna.
To są ci, którzy tkwią, ja wiem, przy tej wizji Margaret Thatcher, reaganowskiej, takim ale początkiem to, że... neoliberalnego tego. Natomiast z tego trzeba wyjść. Jak, to ja dobrze nie wiem. Ja wiem, mam swoje intuicje. Szanuję ekspertów, których się pyta o coś i wiadomo, że oni mają wiedzę ekspercką. Oni mówią, wie pan, nie wiem, że jest bardzo, że potrzeba do tego odwagi jakiejś i fajnej wiedzy, żeby właśnie powiedzieć, nie wiem. No wiem, tak. Dlaczego pan mnie pyta, bo to jest ważne, ale ja nie wiem, co odpowiedzieć. No ja też często nie. Ale patrząc na naszą ekonomię, dzisiaj w Davos jest Morawiecki, tak. Budżet przyjęty, już nie chcę teraz rozmawiać o tym, czy on jest legalny, czy nie. I Kaczyński w ostatnim wywiadzie w Onecie dał mu rok. Ten rok tyka, zostało już właściwie jakieś 10 miesięcy. Na co? Wie pan, ja przyjąłem go najpierw jego nominację i to, co chciał zrobić, z sympatią. Mm-hmm. Nie to, żebym uważał, że to jest, tak jak Kaczyński mówił, rewelacja sezonu, nowe otwarcie i tak dalej. Ale z sympatią. Natomiast teraz patrzę ze zniecierpliwieniem. Przeczytałem jego... jak to się nazywa, strategia odpowiedzialnego rozwoju, tak? Zaczynająca się od cytatu, że Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. To zresztą narzuca pytanie, czy na przykład, ja wiem, Finlandia jest wielka, czy nie. To jest dobre pytanie. Ale potem przeczytałem, bo ten dokument on ma ponad 300 stron. Zresztą jest chyba nowa wersja, której nie znam, więc muszę to zastrzec. I trochę się przeraziłem tym dokumentem. Że nie ma w nim taka mieszanka, konkretu nie ma? A niektórych konkretów jest dużo za dużo, prawda? Jak się rozważa, gdzie który magazyn będzie pobudowany. No. Ale bo jest na przykład dzisiaj szef NBP też na przykład jest człowiekiem, który mówi, że bardzo dobrze się stało, że sobie PZU kupiło bank na przykład, że im więcej jest tego kapitału polskiego tutaj w Polsce, a nie obcego, nie zagranicznego, tym powinniśmy się czuć bezpieczniejsi. Wie pan, o tej sprawie, tak jak i o innych sprawach, powiem, że jest jakiś punkt równowagi, którego musimy poszukiwać. Mm. Na pewno w sektorze bankowym ta prywatyzacja poszła zbyt daleko. Nie, ale myślę w ogóle o takim nacjonalizmie w warstwie słownej, w warstwie językowej, emocjonalnej, że on się przekłada na każdą dziedzinę, ekonomię też, prawda? Kupmy, co możemy kupić, niech to będzie tutaj nasze i zarządzajmy to naszymi ludźmi, bo musimy trochę długów wyborczych spłacić, więc mamy kadry. No. Jakiś problem taki istnieje, ja tego absolutnie nie neguję. Ale wie pan, istnieje też problem, czy istniał też problem inny, który przez pryzmat tego innego problemu powstała między innymi ta reforma ubezpieczeń. Mhm. I to było według takiego schematu, jak jest prywatne, musi być dobre. No, bo pan się z tym nie... Ale nie ma pan takiego poczucia, patrząc na spółki Skarbu Państwa, że jednak w prywatnych rękach one miałyby się lepiej, a w rękach kumpli partyjnych one nigdy nie będą miały się dobrze, niezależnie od tego, czy kumpel nazywa się PiS, czy kumpel nazywa się Platforma. Wie pan, ja przede wszystkim... idealistycznie uważam, że spółki Skarbu Państwa nie muszą być w rękach krewnych i znajomych partyjnego królika. No, byłoby cudownie. Ale jak można poszukiwać innej formy, że właściwie na mapie którzy są, to tam nie ma wolnego miejsca. No. Jednych z powodów, powiedziałbym, mojego zniesmaczenia PiS-em jest to, że oni poszli w tą stronę. Ja myślałem, że się powstrzymają. Ale mężczyzna, trochę. O którym rozmawiamy, Morawiecki, mówi w ostatnim wywiadzie chyba w Dzienniku Gazecie Prawnej, wy macie do nas pretensje, że my jesteśmy nieestetyczni. To nie jest taniec godowy łabędzia, my mamy być skuteczni, więc bierzemy i wkładamy tych, których mamy. No. Wie pan, oni na ogół odpowiadają na takie różne zarzuty tym, przecież inni robili tak samo. Dokładnie, to robimy dwa razy gorzej. No. Moja odpowiedź brzmi na to, ja na innych nie głosowałem, ja nawiązałem z wami jakieś nadzieje. I okazuje się, że mi te nadzieje odbieracie i to jest problem. I to jest problem bardzo, bardzo poważny, tak mi się wydaje. Szczególnie, że patrząc na całą strukturę państwa, nie ma takiej instytucji, która powiedziałaby, panowie, tu jest granica. I ta instytucja mogłaby się nazywać prezydent albo Trybunał Konstytucyjny na przykład. Prezydent, Boże, zadaję pan bolesne pytanie. Przepraszam, to ja cofam to pytanie. No, nie ma takiej osoby w Polsce, która mogłaby powiedzieć, nie tędy droga. No. Nie ma. Ja, wie pan, kiedyś historycznie, bo to już strasznie dawno czasu minęło. Współpracował pan z prezydentem, tak? Nie, to jest dużo bardziej historycznie. Byłem zwolennikiem takiego ładu politycznego, w którym miejsce było tylko dla prezydenta jako takiego, powiedziałbym, trochę takiego niemieckiego. Mhm. Potem zmieniłem pogląd, bo wydawało mi się, że ponieważ, jak ktoś słusznie zauważył, w demokracji nie rządzi większość, tylko największa mniejszość. Oj tak. Tak, to, to jest tak, prosta na obserwacja. Najmniejsza, największa mniejszość rządzi. I nieraz ona jest bardzo mała, żeby nie było wątpliwości. Mhm.
No to myślałem sobie, że wybory prezydenckie, które z natury rzeczy prowadzą do tego, że frekwencja jest większa, że jest zawsze większością głosów, że jest potrzebna taka figura, powiedziałbym, kogoś, kto jest, ma większy wpływ na scenę polityczną i że to może być prezydent. No i się, że tak powiem... Zasadziłem, a nie wyszło. A nie wyszło. No nie wyszło. Jezusie, Meller nie postawił jakiejś sympatycznej, optymistycznej kropki. Bugaj, nic z tego. Na kogo ja mogę liczyć, panie profesorze? No niech pan zaprosi Jarosława Kaczyńskiego. Oj tak, no, ale wie pan co, z nie nimi to jest też... Nie w życiu, ale jutro przyjdzie pani premier Beata Szydło na szczęście. Ta? Czy właściwie my do niej pójdziemy, do Onet i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie ja, bo ja zadaję ale pytania. Ale ona ma całkowicie niektóre... służbowe poglądy z... Myśli pan, że jak się Jarosławem tak, Kaczyńskim że jak wyłączają rozmawiać. Kamery i podchodzi się do Beaty Szydło, to ona jest taka zupełnie inna? Ja jej nie znam, więc tego nie wiem, szczerze mówiąc, dwa razy. Ale gra świetnie osobę, która... Ona tak. nawet cytuje Jarosława Kaczyńskiego przez sen momentalnie. Ona mówi, wyprzedza jego myśli, ale, nie, bo, ale oni się ale, boją ale wie pan, je tu jest taka formuła, której użył chyba Migalski o ministrze Błaszczaku. Mianowicie powiedział, że to jest taki gość, który nawet grzywki nie poprawi bez zgody prezydenta. Bez zgody prezesa. Prezesa. Przepraszam. Prezydent to samo. Tak, bo niestety prezydent chyba tak podobnie. To jest strasznie rozczarowujące i... No i niedobre, no co by tu dobrego powiedzieć? No już mówiliśmy, że Warszawa się zmienia. Warszawa się zmienia, tak. Ale za chwilę samorząd nie też za zasługą, ale nie za zasługą pani prezydent. A kogo? Czasy takie, okoliczności, system. Proszę pana, jak tu ja słyszę, że ma wielkie sukcesy, bo pobudowano to lub tamto, to jako ekonomista odpowiadam, że sukcesy w takich rzeczach to są wtedy, jeżeli się uwzględni z jednej strony wysokość nakładów, a z drugiej strony efekt. Mhm. Czyli za dużo wydano pieniędzy, a efekt ja mały? Nie wiem, czy za dużo. No, ja tylko wiem, że na pewno było morze pieniędzy. No było. No było. No ale no to ma pan morze. Jedzie tam jakieś metro, drugą linią jedzie. No dobrze, budynki. Ale jest pytanie, czy to metro zbudowaliśmy za pieniądze sensowne? Że czy za dużo? Dwa razy więcej? Nie wiem, nie wiem. Ja tylko chcę powiedzieć, że na podstawie samego rezultatu nie można sądzić. Trzeba udzielić odpowiedzi w kategoriach tego, a ile to kosztowało? O, ta pani z tym pieskiem już chodzi tu chyba z pół godziny. Bardzo tak? sympatycznie dla tego pieska. To pan podgląda kobiety takie? Tu obce przyjechał do Warszawy podglądać kobiety? Wie pan, bo ja mam wyrzuty sumienia w stosunku do moich psów, do jednego. Moja żona ciągle a zabiera słyszałem go całą na... legendę, w ogóle umówić się z Bugajem to nie jest takie łatwe. Potrzebna jest zgoda żony, cała logistyka nie, domowa, nie. To piękne było. Nie, mamy teraz taki problem, że jedna suczka jest, już nie chodzi, trzeba ją wynosić, taka jamniczka jest bardzo sympatyczna. No i musimy być jakoś ustawieni. Jasne. Bardzo dziękuję, mimo wszystko, że udało mimo się wpaść panu na chwilę, poplotkować. Mam nadzieję, że podprogowo nie działałem w ogóle, a jeśli już to a poza tym czule. Ja się nie dałem, proszę pana. Właśnie, lubię takich zawodników. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Jerzy Baczyński, naczelny polityki, za chwilę do nas właśnie, się dosiądzie. Właśnie. Będziecie mogli sobie jeszcze przez chwilę poplotkować. Rozmawiałem z Mellerem i powiedziałem mu, że jego nie znam, ale znałem ojca dobrze. I dzięki. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Cześć. Ukłony. Do zobaczenia. Sprawdzimy w takim razie, zaprosimy naszego gościa. Ja poproszę tylko o to, żebyśmy zobaczyli sobie, jak wygląda sytuacja drogowa. Szybciutka automapa, korkometr.pl. Zawsze rano. Do zobaczenia. Dzień dobry, panie redaktorze. Proszę się czuć jak u siebie. O, pomóż? Nie, jest OK? On jest jakoś tak dziwnie ustawiony. Jakoś tak. Witam serdecznie i bardzo dziękuję za spotkanie. Redaktor naczelny polityki Jerzy Baczyński. Zerknę tylko na sytuację drogową, dobrze? Bo zawsze rano widzów prowadzimy, jeśli pan pozwoli, proszę, przez Warszawę, Gdańsk, Warszawę i Kraków. 46 minut do centrum z Piaseczna, 48 z Jabłonnej, z Marek 35, nadarzy na jakieś 38 minut. Kraków teraz jeszcze, tam było nad ranem spokojnie i powinno tak zostać, chociaż od strony Wieliczki dłużej, 32 minuty do centrum Michałowice, 47 od strony Liszek 28 minut, jeszcze szybciutko Gdańsk. Tam to już w ogóle była cisza i spokój. Z Gdyni teraz do centrum Gdańska 46 minut, z Sopotu 23, z obwodnicy jakieś 12 minut. I tyle. Miło pana widzieć. Ja również, witam. Czy pan w tych nowych czasach się jakoś odnajduje, czy nie? Takich internetowych, ale nie, politycznie to później. To wiem, że jest trudno. Tych tak, z trudem, tak. A internetowo tak, choć ja nie jestem... Znaczy może słowo niewłaściwe, bo nie chciałbym, żeby to zabrzmiało wobec człowieka, który jest cały zanurzony w tych technologiach, bo się już pan znany jakoś lekceważąco, ale nie jestem gadżeciarzem. Znaczy, szczerze mówiąc, używam wszystkich niezbędnych narzędzi, ale tylko w takich granicach, które są, uważam, za konieczne. I jako człowiek, czyli... który wydaje taką gazetę jak Polityka z mega historią, to jest wciąż groźne, czy nie, że to się tak rozwija?
że dzisiaj ludzie potrzebują krótko, konkretnie i szybko, a kontekst czyta niewielu. Oczywiście to są i atuty tej sytuacji, bo już nie wyobrażamy sobie też funkcjonowania i naszej gazety bez tego wszystkich tych mediów i społecznościowych, internetu, czy to jest w ogóle sposób życia dzisiaj, środowisko naturalne. Gazeta nie istnieje poza tym. Znaczy, ona jest cała produkowana też w formie elektronicznej. Ja jeszcze jako człowiek, który w gazetach pracuje właściwie całe życie, no, pamiętam te kolejne etapy technologiczne i nawet przed paru laty było jeszcze tak, to wspomnę, jakśmy budowali nasze biuro na Słupeckiej, to było 10 lat temu, to tam miał być jeden pokój internetowy wydzielony. I pamiętam, jak w trakcie budowy to się zmieniało, mówili, może dwa pokoje, bo jednak ten jeden zamykany na klucz, gdzie będzie trzeba podpisywać zgodę na wejście, to za mało. No a potem już, a to trwała budowa dwa lata, już był cały budynek okablowany, już musieli przeprojektowywać w trakcie. To się rzeczywiście dramatycznie rozwija i pędzi, ale ja bardziej się zastanawiam, jaki to ma wpływ. My mamy dość specyficznego czytelnika, i znaczy to nie tylko ze względu na. To nie ma nic wspólnego z wiekiem, bo to jest raczej pewien sposób myślenia, w ogóle korzystania z mediów i także patrzenia na świat. I to są również młode pokolenia. I jakby dla wielu naszych czytelników kontakt z polityką jest już dzisiaj kontaktem elektronicznym. Mamy rozmaite wersje i mutacje cyfrowe, także z tym problemu nie ma. Natomiast oczywiście jest kłopot z tego typu formułą komunikacji, jaką jest tygodnik, że no, trzeba mieć specjalną motywację i szczególną ciekawość świata i wciąż jednak umiejętność czytania długich tekstów, żeby wejść w świat tygodników czy tygodnika opinii, poświęcić jednak ciągiem godzinę, dwie, trzy, żeby przeczytać artykuły. Tego się raczej nie da czytać tak, jak dzisiaj się czyta większość informacji, które są nagłówek, tak, i dwa zdania. Ale jednocześnie rozmawiamy w dniu, który poprzedza inaugurację prezydenta Stanów Zjednoczonych, faceta, który no, patrząc już na te nawet informacje o hakerach rosyjskich, czy w ogóle na jego całą działalność, która się nie zmieniła po kampanii, to jest człowiek, który właśnie w ten sposób sobie zapewnił bardzo mocne wsparcie, prawda? Prostotą wypowiedzi, szybkością wypowiedzi, manipulacją błyskawiczną. Tak. No, to zresztą obserwowaliśmy również i w naszych kampaniach tych poprzedniorocznych wpływ tych narzędzi internetowych. Rzeczywiście jako forma komunikacji to jest potwornie skuteczne i silne, ale jednocześnie bardzo niebezpieczne, tak myślę, z punktu widzenia realiów funkcjonowania nie tylko świata polityki, ale w ogóle naszego życia w tym XXI wieku. Otóż ta rzeczywistość rzadko daje się zamknąć czy opowiedzieć w 140 znakach. No jest znacznie bardziej skomplikowana, a jeżeli jeszcze używa się tych narzędzi, ale ze świadomością, jakie są ich ograniczenia i stosuje się jako narzędzia, to jest okej, ale to zmienia również sposób myślenia, nie tylko odbiorcy, ale i nadawca, czy obu stron. My mamy obawy, zresztą nie tylko my, że Trump ma również mentalność twitterową, nic nie zarzucam Twitterowi, że tak jak kiedyś mówiono czy plotkowano o Reaganie, że on nie jest w stanie przeczytać więcej niż tam jedną kartkę jakiegoś sprawozdania, czy komentarza, czy analizy, no to w przypadku Trumpa jest chyba jeszcze gorzej. Zresztą on zapowiadał, że nie będzie korzystał specjalnie z tych, Właśnie z profesorem Bugajem o tym rozmawialiśmy, on mówi, kiedyś tak we Włoszech było, że kurczę, nagle ten Berlusconi się pojawił. I dzisiaj człowiek myśli sobie o tym Berlusconi właściwie, że nie było tak źle, bo jest jeszcze gorzej niż kiedyś myślano, że ta granica tak się przesuwa po prostu. No już nie mówiąc o tym, a chyba nawet może od tego należałoby zacząć, o tym całym świecie, najmodniejsze słowo roku, czyli postprawda. Postprawda, tak. Także w ogromnych trudności z weryfikacją tego, co się pojawia w tych różnych. Ale właśnie myślę, że to jest wyzwanie, prawda? Dla takich mediów jak pana, czy w ogóle dla mediów, które mają czas, żeby pokazać ludziom kontekst, żeby ich wciągnąć w jakieś korzenie danej informacji, prawda? Żeby im pokazać, że nie jest tak, jak pisze dwóch Macedończyków siedzących sobie w ciemnym pokoju gdzieś w Europie. No. Tylko, że ciężki problem i najcięższy, to nie dotyczy znowu naszej gazety czy tego typu mediów, ale w ogóle współczesnego świata, jest to, żeby odbiorcę zachęcić czy zmotywować do tego, żeby on w taką rzeczywistość bardziej skomplikowaną chciał wejść. Bo to jest też tak, że my opowiadamy sobie i my piszemy też o tym, że żyjemy coraz bardziej w takich
bańkach komunikacyjnych, które no nie tylko zawierają okruchy informacji i obrazu świata, ale także izolują od innych baniek. Te algorytmy, które nas obsługują, to sami wiemy, no dostosowują wiedzę, którą czy informacje, które dostajemy do naszych wcześniej gdzieś wyrażonych upodobań. I to jest mechanizm samonakręcający się. Znaczy absolutnie redukcja rzeczywistości do gustów, które żeśmy nawet być może czasem przypadkiem wyrazili. I to jest dramatyczne, że te bąble się ze sobą nie komunikują. Jest, bardzo to ułatwia manipulowanie również opinią publiczną, ale no, rozbija fundamentalne te struktury demokratyczne. To jest ogromne zagrożenie. Ale to myśli pan, że PiS jest silny właśnie dlatego, że to rozumie lepiej niż rozumie opozycja i wykorzystuje to dobrze, czy to jest jeszcze inny powód? No, PiS jest z jednej strony partią bardzo anachroniczną, taką, no, nie wiem, nawet XIX-wieczną w swoich fundamentach, a w każdym razie z pierwszej połowy XX wieku, ale z drugiej, jeśli chodzi o narzędzia polityczne, bardzo nowoczesną. Mm-hmm. Zawsze był nowocześniejszy niż choćby Platforma, która uchodziła za taką partię modernizacyjną. I zresztą widać było w tych kampaniach, że rzeczywiście PiS znacznie zręczniej posługiwał się tymi wszystkimi nowymi środkami komunikacji, a nawet jakby fundamentalnie ich przekaz, bo to jest też cecha partii populistycznych, że one z definicji formułują swój przekaz jako dosadny, krótki, prosty, no zgodny z takim jakby ludową retoryką, że a tam panie wiadomo, wszyscy kradną, złodzieje zniszczyli kraj, nie myśleć, tylko brać trzeba wysuszyć, tak, wysuszyć te bagna, tych, tych co nakradli się pozamykać do więzień, koniec, kropka, w zasadzie tego typu recepty jakby dominują w tym przekazie. I także to jest jakby tego typu komunikacja jest wzmacniana przez naturę tych nowych narzędzi informatycznych. Znaczy znacznie trudniej jest przekazać przy pomocy jakby Twittera, Facebooka czy jakby te inne media społecznościowe bardziej skomplikowane treści, a życie jest no niestety bardziej złożone. I dlatego no, mamy do czynienia z takim wzajemnym wzmacnianiem się jakby populizmu przez nowe media. I rzeczywiście, jak widzimy, dzisiaj na świecie idzie ta fala takiej, takiej polityki populistycznej. Już nie wchodząc w definicję, bo to jest się przezmienia lokalnie. Tak. I no, to jest jeden z, w każdym razie, jeżeli nie produktów nowych mediów, to nowe media niesłychanie te fale wzmocnili. Ale jednocześnie patrząc na wczorajszą okładkę polityki i San Escobar i całą tą historię, którą też pokazujecie w trochę szerszym kontekście tego, jak nas widzą dzisiaj przez tego typu wpadki, to dzisiaj właśnie sieć jest w stanie tak rozbujać taki żarcik, czy taki lapsus, czy taką głupotę, choć w przypadku Waszczykowskiego to już nie wiadomo, jak to nazywać, że no, niesie się w świat niesamowicie. No. Tak. No, myśmy się włączyli w tę zabawę, bo to poza wszystkim te memy były strasznie śmieszne. Tak. I wykreowanie tego nowego świata. Wczoraj pojawiła się oficjalna mapa. No, oficjalna mapa, tak. Właśnie muszę ją sobie obejrzeć. Ale oczywiście my po naszemu raczej wykorzystaliśmy to jako pretekst do opowiedzenia o pewnej tandecie też polskiej polityki zagranicznej. Bo no, choćby ja tam przypominałem, skąd się wzięła ta sprawa z San Escobar, że polska dyplomacja prowadzi niesłychanie intensywną kampanię, żebyśmy dotrzymali miejsce, za przeproszeniem, stałego członka. Niestałego, co jest jakimś symbolem też naszej polityki. I rzeczywiście to słyszeliśmy, mamy informacje od polskich dyplomatów, że wszyscy dostali polecenie, że to jest priorytet, że mają rozmawiać, spotykać się z lokalnymi politykami, żeby budować poparcie dla kandydatury Polski. Podczas gdy sama ta rola i funkcja jest w gruncie rzeczy bez znaczenia. No, ale byłoby jakieś zwycięstwo, panie redaktorze. No, propagandowe, no. Tak. I ja zresztą myślę, że to kiedyś żeśmy o tym pisali, że w przypadku tej ekipy wszystko jest propagandą. Znaczy, jeżeli się próbuje zrozumieć, dlaczego oni coś robią, no choćby teraz ten przegląd ministerstw zapowiedziany, tak, to właściwie tłumaczy to tylko potrzeba jakby propagandowa. No, czegoś wciśnięcia ludziom, czy pokazania, pochwalenia się. No dzisiaj przeczytałem, że telewizja publiczna, Prawo i Sprawiedliwość za pieniądze subwencji zamówiło sondaż mówiący o tym, czy zdarzyło ci się, że twój odbiornik TVP był zagłuszany, czy nie. Przy okazji sprawdzili, jak to jest z poparciem widzów dla danych partii politycznych. No i większość oczywiście odpowiedziała, że tak, zdarzyło im się. Reszta, tam za 20% powiedziało, nie, bo was nie oglądam. Ale wyszło, że ci, którzy oczywiście zagłuszali, no to usłyszeli wcześniej, że zagłuszała ich jakaś konkurencja.
prawda, z Europy płynąca, więc to do takich absurdów dochodzi, a jednocześnie wiedzą, że to ich niesie, prawda? To im zapewnia taki, a nie inny wynik w sondażu miesiąc w miesiąc. Tak, znaczy utrzymuje na tym samym poziomie, co jest też można uznać za wielki sukces. Przy charakterze tej polityki, ale rzeczywiście też jakąś porażkę, bo widać, że jest ten plafon, z którego się odbijają. Rzeczywiście tak jak działania ministra Waszczykowskiego w sprawie tego niestałego członkostwa, które angażują dziesiątki i setki ludzi w sytuacji, kiedy mamy naprawdę poważne problemy w polityce zagranicznej, ogromne i bardzo serio wyzwania, no jest zwyczajną stratą czasu i energii właściwie tylko dla celów propagandowych. I w tym wszystkim fajnie byłoby, gdyby na przykład odezwała się jakaś mądra i silna opozycja, a ona się w jednej chwili, tak myślę, bo to właściwie były dwa strzały dosyć blisko siebie zadane, podłożyła, no, i położyła. Tak. Przyjdzie tam ktoś mądry do tej opozycji, jak pan myśli? Jakaś twarz, jakaś emocja, jakiś lider? Jest takie oczekiwanie na Mesjasza w opozycji, że przyjdzie jakiś lider i to ogarnie. Niektórzy, sporo osób wierzy, że to może być Donald Tusk albo po tej kadencji, albo po następnej. Wszystko na to wskazuje, na razie, że po następnej. Tak, ale to też rzeczywiście z braku takich postaci, które by przykuwały uwagę albo znalazły sposób komunikacji z elektoratem. No, oczywiście ja mówię tutaj typu Trumpa, nie chodzi o przekaz, charakter tego przekazu, ale taką więź z wyborcami, że jak oni słyszą tego lidera, to słyszą swoje myśli. No to jest najistotniejsze, czego lider powinien dostarczyć. A co, nie ma po tamtej stronie osoby, która by to czuła, która miałaby nosa, która byłaby na te czasy? Bo kurczę, cały czas mi chce się wierzyć, że jest tylko ten jedyny Tusk, na którego rzeczywiście trzeba czekać. Nie widać. Jest i taka hipoteza robocza, że jak będzie potrzeba, to się stworzy też podaż. No, że lider się pojawi, no, tak jak to bywało wielokrotnie w historii, właściwie zawsze. Że jasne, lider czyli się pojawia skądś. Tak, okay. No, nikt by nie wymyślił Wałęsy, gdyby się nie pojawił. Zresztą wielu innych postaci, z którymi przez te ostatnie ćwierć wieku żyliśmy i których można uznać za liderów czy przewodników politycznych. No, oni kiedyś skąd się wzięli. Czyli jest za wcześnie jeszcze, żeby sobie szukać takiej osoby? Bo to nie, no dobrze byłoby, gdyby była, ale rzeczywiście strasznie trudno jest znaleźć spośród tych osób, które już znamy. No, dla mnie takim naturalnym, naturalnym liderem tego środowiska opozycyjnego, patrząc szerzej, nie tylko na partyjne, bo partie mają swoich przewodniczących, jest Frasyniuk. On ma wszystkie te cechy, które wydaje się dzisiaj lider powinien mieć, a w każdym razie większość z nich. No ale sam zdaje się nie chce. No nie chce, nie chce, nie chce. Tak, rzeczywiście byłoby to coś... Słuchałem dzisiaj też pana Krzysztofa Łozińskiego z KOD-u, tego jakby założyciela czy inicjatora KOD-u, na którego też próbuje się teraz nałożyć ciężar w tym kryzysie posprzątania. No, on świetnie mówi, ma też naturalną charyzmę i całą fantastyczną historię biograficzną, ale też mówił, że nie chce i nie może ze względów rodzinnych, osobistych i mieszka gdzieś na jakiejś małej wsi białostockiej, nie może zmienić, przebudować swojego życia. Więc to są też ograniczenia, z którymi trzeba się liczyć. Ale ja myślę, że dzisiaj może ta opozycja, no mamy taką, jaką mamy, że ona bardziej potrzebuje jakiejś i solidarności, komunikacji, też pewnej pracy organicznej, niż skupiania się czy zawieszania swojej przyszłości na jakiejś charyzmatycznej osobie, czyli której i tak nie ma. Zbudować strukturę, a później walczyć. Dokładnie. Zresztą myślę, że to samo jest z KOD-em, że dzisiaj jak ważniejsze jest zbudowanie struktur tam, gdzie tylko można, w małych miastach, ale też i większych, i próba gromadzenia ludzi, którzy będą kapitałem politycznym w nadchodzących wyborach i kapitałem organizacyjnym, no, niż szukanie tego Mesjasza, który przeprowadzi nas do raju. Z suchą stopą jeszcze, tylko myślę też o takiej sytuacji, bo to zawsze było jakieś ognisko, prawda? Rok temu KOD powstał, bo było ognisko nazywające się Trybunał Konstytucyjny. Teraz było ognisko nazywające się Wolność Mediów. I one PiS je tak właśnie umiejętnie, czasem propagandowo, czasem decyzjami różnymi gasi. Wokół czego dzisiaj ta opozycja powinna się jednoczyć, jak pan myśli? PiS dostarcza jakby codziennie jakichś powodów do protestów, ale jest parę takich naturalnych środków koncentracji wynikających z kalendarza politycznego. Niewątpliwie czymś takim będzie tak zwana reforma czy też deforma edukacji. To jest
w jakiejś mierze dla opozycji znakomita informacja, że ta reforma została wprowadzona, bo jest ona wciskana w taki sposób, tak chaotycznie, tak bardzo ludzi drażni, to za moment to, kiedy będzie rzeczywiście już wchodziło w życie, no wkurzy miliony rodziców, a akurat wszyscy, którzy mamy dzieci, wiemy, że no co jak co, ale dzieciom nie pozwolimy zrobić krzywdy. A to, że studenci się szykują do wyjścia na ulicę, to też jest jakiś mały miski? Tak, tak, oczywiście, że tak. Z tym, że tutaj opozycja akurat powinna w przypadku takich protestów, jak sądzę, zatrzymać się z daleka, mówię o tej opozycji partyjnej, bo te, jest tak, że trochę partie, jak czarnego marszu, nie? Tak, że te partie u nas nie mają dobrej opinii, te partie opozycyjne i wizja nawet protestujących nauczycieli czy studentów, że oni to robią po to, żeby wzmocnić pana Petru i Schetynę, no jest absurdalne. Czy to jest coś, no, ale taka będzie narracja, no przecież to trzeba będzie ich wcisnąć w jakiś brzuch. No jak, tak, z tym, że myślę, jaka będzie konstrukcja polityczna przed następnymi wyborami tej oferty opozycyjnej, tego nie wiemy. Niewątpliwie KOD był taką nadzieją na stworzenie czegoś takiego jakby frontu oporu, który łączyłby rozmaite, tak, ponadpartyjnego różne grupy. Ja nie wykluczam, że to wciąż jest najlepszy pomysł. I rodzaj, odwołując się do historii, no, frontu narodowego, który się przeciwstawiał w autorytarnym władzom w latach 30. Niewykluczone, no dzisiaj KOD sam przeżywa kryzys, ale ja wciąż wierzę, że ten kryzys przełamie, bo KOD to dalece nie jest kijowski czy liderzy, tylko ja mam w pamięci jako też uczestnik tych deptań i marszów, no to były setki tysięcy ludzi, którzy wyszli nie oglądając się na to, czy jest jakiś lider, nie oczekując lidera, tylko z potrzeby zamanifestowania niezadowolenia, oburzenia, z potrzeby bycia razem. No, a na Czarnym Marszu nawet to byli ludzie, którym emocjonalnie było gdzieś tam czasami blisko do PiS-u, ale to było przekroczenie jakiejś granicy, więc też ich wypchnęło na ulicę, prawda? Ale rzeczywiście wtedy tam partie były daleko i to też był sukces tego marszu. I oczywiście, że partie są naturalnymi strukturami politycznymi. No, to partie budują listy kandydatów, wchodzą do Sejmu. Ale można sobie wyobrazić w tych wyborach za 3 lata, że mamy jakby rodzaj takiej... Rocznikowo za 2. Tak, nawet za 2, tak, o właśnie, no, tak, czas leci. Ale szukam nadziei. Do dużej koalicji, która będzie jakby jedyną formą skuteczną pokonania tego żelaznego elektoratu PiS-u. No z tym, że oczywiście jest też potrzebna jakaś refleksja programowa. No to pytanie, co po PiS-ie jest absolutnie fundamentalne. Nie, bo na razie mam też takie poczucie, odsuniemy ich. No tak, ale co dalej? No, zwłaszcza, że będzie się wchodziło w jakąś rzeczywistość, którą PiS co tydzień formuje. Te pytania, nie wiem, choćby co dalej z gimnazjami, co z reformą emerytalną, co z 500+. Tych pytań jest cały katalog, no i już trzeba byłoby na ten temat rozmawiać, bo to nie może być tak, że nawet gdyby te wybory były zwycięskie dla opozycji, że to będzie zapowiedź kolejnej, jeszcze większej klęski. To prawda. Że będziemy sprzątać tak naprawdę Tak. A nawet samo pytanie, co zrobić po ewentualnym zwycięstwie, w co też wierzę, opozycji, no co zrobić z samym PiS-em, jego politykami, działaczami. Właśnie, bo na razie się łatwo odgrażać na 2 lata przed, dokładnie, że postawimy przed Trybunałem Stanu, a później okaże się, że będzie jak zwykle. Pojawia się trochę pomysłów takich, że trzeba by zwołać jakiś nowy okrągły stół i próbować się dogadać z tą częścią Polaków, którzy byli po tamtej stronie i zacząć coś od zera. No, być może to jest nieuniknione. Też mi się wydaje, że no, powinniśmy szukać za parę lat w okolicach tych wyborów, zwłaszcza po nich, jakiejś formy porozumienia również z tym prawdziwym elektoratem PiS-u. Przecież to siła PiS-u nie polega tylko na Kaczyńskim, ale na tym, że go popierają miliony ludzi. To popierają w sposób zdecydowany i autentyczny. Zdecydowany, to prawda. I to jest takie poparcie, o jakim reszta może tylko marzyć. Panie redaktorze, pięknie dziękuję bardzo za spotkanie. Mam nadzieję, że to było miłe dla miło pana się także. Jechało, tak? Dziękuję. Właśnie czas za szybko tu leci, po prostu mam takie wrażenie czasami. Rozmawiają, nagle. Koniec. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Jerzy Baczyński, redaktor naczelny Polityki.